trzeba pamiętać o tym, że samorząd ma obowiązek konsultowania społecznego przebiegu dróg, realizacji inwestycji. Te konsultacje trwają, ale dziś mamy takie swoiste wysłuchanie publiczne. Są dwie strony, które potencjalnie mogą być brane pod uwagę jako rozwiązanie, które pójdzie do realizacji. Dziś ta debata jest bardzo interesująca. Czasami są emocje. Myślę, że tutaj wkrada się polityka, jest czas wyborczy potencjalnie, ale to jest oczywiście niepotrzebnie. Mieszkańcy mówią argumenty za, przedstawiają też możliwości poprawy tych rozwiązań. Będziemy chcieli angażować naszych projektantów, aby te rozwiązania optymalizować. Myślę, że posłuży się to do lepszej, dobrej decyzji i optymalnego wyboru wariantu. Dzisiaj mówimy o zadaniu inwestycyjnym, które składa się z dwóch części, z dwóch etapów. Pierwszy z nich jest już w trakcie realizacji, czyli jest to etap polegający na budowie nowej drogi, odcinka drogi wojewódzkiej 984 od Rzędzianowic do Mielca. Na tym odcinku budujemy nowy most przez rzekę Wisłokę i przygotowujemy też do następnej realizacji wiadukt nad linią kolejową numer 25. Tutaj realizujemy to w systemie zaprojektuj, wybuduj. Wykonawca tej inwestycji jest na ukończeniu prac projektowych. Na dniach będziemy składać ostatni wniosek o decyzję zezwalającą na realizację tej inwestycji. Wskutek tego będą przyjęte również nieruchomości, będzie wydane pozwolenie na budowę, będzie można przystąpić już fizycznie do realizacji robót. Z kolei drugi odcinek tego zadania, czyli odcinek od miejscowości Piątkowiec do Rzędzianowic, do ronda w Rzędzianowicach, które będzie wykonywane w ramach etapu pierwszego, jest na etapie, wczesnym etapie przygotowania tej inwestycji. Ta inwestycja będzie realizowana w innym systemie, w systemie tradycyjnym, czyli cały proces projektowy jest nadzorowany bezpośrednio przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich bez udziału wykonawcy robót. Wykonawca robót będzie wyłoniony dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli wszystkie decyzje, gotowy projekt i będziemy w stanie takie roboty zlecić. Dzisiaj jesteśmy na, tak jak powiedziałem, na wczesnym etapie. Rozważamy kilka wariantów trasy, łącznie z tym, że nie do końca jest ustalony nawet jej początek. Bierzemy pod uwagę początek w Wadowicach Górnych lub w miejscowości Piątkowiec, w zależności od tego, jakie będą uwarunkowania techniczne, jakie będą uwarunkowania finansowe. Oczywiście musimy brać pod uwagę również ten aspekt społeczny, który dzisiaj tak mocno wybrzmiewa w czasie dyskusji. Natomiast trzeba powiedzieć, że każda inwestycja rodzi tego typu problemy. Każda inwestycja wiąże się z przejęciem czyjegoś majątku. Nierzadko wiąże się to z przejęciem całych siedlisk. Koszt całego zadania, czyli kwota, która jest przeznaczona na to zadanie w wieloletniej prognozie finansowej województwa podkarpackiego, przekracza 80 milionów złotych. Z tego zaangażowane w umowę na etap pierwszy jest przeszło 38. Trzeba do tego doliczyć oczywiste koszty, które poniesiemy na wykupy nieruchomości i przejęcie majątku. Pozostanie na drugi etap niespełna 40 milionów złotych i z tych wycen, które bardzo wstępnie mamy na razie oszacowane, powinna ta kwota wystarczyć.